Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani, i zapraszam ponownie do naszej domowej pracowni teatralnej. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić kostium kota w butach. Do wykonania takiego kostiumu wykorzystamy rzeczy znalezione w naszych szafach. A więc do dzieła, chodźmy szukać. Znalazłyśmy w mojej szafie i w szafie dziewczynek dużo ciekawych rzeczy, które wykorzystamy do stroju kota w butach. Mamy bluzę, taką sobie bluzę, zwykłą. Proszę. Znalazłyśmy pasek, który się przyda do zamocowania szpady. Znalazłyśmy kapelusz, kiedyś należał do dziadka, teraz wykorzystamy go do kota. Znalazłyśmy taką fajną skórkę, którą się przypina tutaj do kołnierza, do kurtki. Najważniejsza rzecz. W garderobie znalazłyśmy kozaki, które świetnie będą pasowały do tego stroju. Oprócz ubrań będziemy potrzebowali jeszcze zrobić parę rekwizytów. Do tego potrzebujemy karton. Może być na przykład pudełko tekturowe stare, które wykorzystamy. Dosyć duże, bo to będziemy używać do zrobienia szpady. Potrzebujemy linijkę, taką dłuższą wykałaczkę, nożyk, tylko do użytku rodzica, ołówek, sznurek, taśmę klejącą i jakiś ładny kolor papieru. Może być żółty, może być czerwony, my mamy taki bananowy. I nożyczki, oczywiście nożyczki niezbędne. Na początek zrobimy wielki pióropusz. Proszę, podaj mi ołówek. Wyrysuję teraz kształt takiego pióropusza. O, będzie to coś takiego. Wytniemy to teraz. Mamy wycięty kształt pióropusza. Teraz musimy go ponacinać. Proszę, zobaczcie. Nacinam bardzo gęsto. Najpierw z jednej strony, jedną połówkę, żeby wyglądało to jak piórko wielkie. Drugą połówkę będę też nacinała w taki sposób, tylko proszę uważajcie, żeby nie przyciąć do końca. Tak, to jest dosyć żmudna praca, ale tak nacinamy cały pióropusz. W taki oto sposób wycięłyśmy cały już pióropusz, a ponieważ miałyśmy bardzo wiotką kartkę, i był on dosyć delikatny. Z tyłu podkleiłyśmy kawałkiem wykałaczki i nakleiłyśmy taśmę klejącą. W ten sposób taki pióropusz będzie się nam tylko wyginał w jedną stronę, a nie załamie się. Pióropusz musimy przymocować do kapelusza. W tym celu możemy wziąć sobie o taki sznurek podwójnie. Spróbujemy go tutaj zamocować delikatnie u nasady naszego piórka. Związujemy supełki. Proszę. Możemy to zrobić podwójnie, żeby mieć pewność, że piórko będzie dobrze przymocowane. I teraz taki pióropusz przymocujemy o w ten sposób do kapelusza. Proszę, tak wygląda przymocowany pióropusz do kapelusza. Możemy go na chwilę odłożyć i zajmiemy się teraz szpadą. Bardzo proszę, żeby do zrobienia szpady poprosić o pomoc rodziców. Ja zrobię taki szablon, o, to będzie rączka i wycinamy to. Wycinamy. To jest dosyć twardy karton, dlatego wymaga to troszkę siły. Teraz na środku tej elipsy zrobimy takie nacięcie. Pamiętajcie, żeby użyć deski, zanim wykroimy. O, tyle myślę nam wystarczy. Musimy to poprawić, żeby była pewność, że jest dziurka na wylot.
Dobrze, myślę, że wystarczy tyle. Teraz zrobimy sobie wzór szpady. O, będzie to coś takiego. Zwężające się do czubka. Aż tak. W taki sposób. I to również wycinamy najlepiej nożykiem, ale pamiętajcie, że musi być deska od spodu. Proszę, mamy wycięte ostrze szpady. Teraz musimy delikatnie to nałożyć. No i zobacz, jak będzie Ci łatwo trzymać taką szpadę, tak? Jest wystarczająco? Jest, proszę, szpada gotowa. Teraz zabieramy się za właściwe przygotowanie kostiumu. Proszę, włóż te buty. Proszę, buty gotowe. Ogonek delikatnie wsunę za getry. O, pokażemy tak. Pasek, bardzo ważne. W tą stronę, czy nie w tą stronę? Może być w tą chyba, tak? Tak. Uwaga, kapelusz. Szpada. Szpadę możesz sobie przywiesić. Przewieszamy przez pasek, tak? Proszę. Kot w butach gotowy. Pamiętajcie, że każdy projekt jest Waszym projektem. Więc wymyślajcie, twórzcie, to są Wasze stroje. Teraz sprawdźmy, czy jest podobny. Brakuje chyba maski.